Hej kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. Jak widzicie, jestem z kalendarzem adwentowym. Tutaj z niego obwoluta, już zdjęłam wcześniej, żeby tutaj się już z tym nie szarpać, w trakcie nagrywania. Kochani, kalendarz jest dosyć tani, kosztuje tylko 45 funtów, to jest jakieś 225 zł, natomiast jego wartość to jest 219 funtów, 285 euro, czyli jakieś 1100 zł. Mniej więcej. Także przebitka całkiem niezła. Ja te kalendarze od Holland & Barrett kupuję od 3-4 lat? Ciężko powiedzieć. Zawsze ta cena jest niska. Można tam znaleźć fajne rzeczy, można znaleźć przeciętniaki. Jest też kilka zapychaczy. Czasami te zapychacze są bardziej ciekawe i użyteczne. Czasami są takie różne. Zobaczymy jak w tym roku. Chociaż myślę, że nawet nie najgorzej im poszło, jak mam być zupełnie szczera, no bo uprzedzam. Podglądałam, wiem mniej więcej co tam jest, ale bardzo chętnie się z Wami podzielę zawartością. Kalendarz to są kosmetyki naturalne, są to kosmetyki wegańskie, także jest to jakaś alternatywa na naszym rynku w stosunku do reszty. Oczywiście link do kalendarza, a także do innych kalendarzy, które się pojawiły, znajdziecie oczywiście w opisie, tam się kierujcie, tam jest więcej informacji. Przy okazji chcę Was od razu zaprosić na filmik, który będzie 7 października, będzie kolejne otwarcie kolejnego kalendarza. Tym razem kalendarz będzie miał wszystkie produkty pełnowymiarowe. Naprawdę kalendarz jest świetny, także musicie być, a do tego wszystkiego ja będę miała dla Was jeszcze zniżkę 22% od ceny, także no musicie być, zapiszcie sobie od razu, już Wam mówię i podpowiadam. Ale kochani, nie ma co przedłużać, nie ma co mówić o innych rzeczach, i bierzmy się za przegląd i otwieranie tego kalendarza. Kalendarz w tym roku, słuchajcie, ma również szufladki, ale ma bardzo taką świąteczną, widzicie, szatę graficzną. Tutaj jakieś tam, wiecie, domki, niedomki, śnieg. Tutaj mamy Mikołaja. Także bardzo tak świątecznie. Obwoluta wygląda dosłownie w ten sam sposób. Tylko wiecie, no jest napisane Holland & Barrett Advent Calendar. Kalendarz to po prostu dwie szufladki, w których są pudełeczka. Muszę Wam powiedzieć, że kalendarz jest naprawdę ciężki, a ja jeszcze do tego mam problem z ręką, więc... Ale kalendarz jest naprawdę ciężki, także mam nadzieję, że zawartość jest fajna. Wiecie co, ani dzisiaj sprzęt nie chce ze mną współpracować, ani moje włosy. Mam wrażenie, że wyglądam jakoś dziwnie czerwono i... Dobra, jedynka otwierajmy. Otwieramy jedynkę. Słuchajcie, ja wiem co tu jest. Jedni będą zachwyceni, inni będą narzekać. Mianowicie jest to masażer do skóry głowy, który możemy używać zarówno w trakcie mycia głowy, jak i możemy używać po prostu do masażu. Bardzo fajnie takie rzeczy sprawdzają się ze wszelkiego rodzaju wcierkami. To jest ten masażer, który, zobaczcie, ma te cieńsze takie wypustki. On jest dobry do dłuższych, kręconych też włosów. Wiecie, tu gdzie macie, potrzebujecie właśnie dłuższą wypustkę. Ja mam inny masażer, który ma te takie grubsze kolce i tamten używam właśnie do mycia głowy, natomiast ten wydaje mi się, że będzie świetny do używania z różnego rodzaju wcierkami. Pobudza krążenie, dzięki temu wzmacniają się cebulki włosów, też szybciej włosy niby rosną i tak dalej, i tak dalej. Kosztuje, kochani, 4,99 funta, 6,49 euro, czyli jakieś powiedzmy 25 zł. Myślę, że nie jest to zła rzecz. Wujeczka jest nieco cięższa. I w dwójeczce mamy dezodorant naturalny w sprayu i jest to zapach lawenda i wanilia. Można go niby napełniać. Nigdy nie używałam, ale słyszałam bardzo dobre opinie. To jest ciekawe, bo u mnie się na ogół te wszystkie dezodoranty nie sprawdzają. To jest w sprayu. Zapach jest taki, bym powiedziała, naturalny. Nie jest to zapach wanilii, tylko bardziej lawendy. Więc nie jest to do końca rzecz, którą chyba chciałabym używać na co dzień w ciągu dnia, zwłaszcza mieszając to z moimi perfumami, ale myślę, że to może być dobry antyperspirant i dobry dezodorant, nie wiem, na noc, bo to ma trochę taki zapach jak te wszystkie mgiełki, wiecie, te relaksujące, ta Pillow Mist. I to jest, kochani, pełnowymiarowe 100 ml i kosztuje 7,49, 9,49 euro, czyli to jest jakieś 37 zł mniej więcej. Trójeczka taka nie za wielka. I tutaj, kochani, mamy... to są olejki. Olejki takie rollable, które używamy na przykład na nadgarstki. Tutaj mamy zapach róża geranium i clarisage. I powiem Wam szczerze, że i te olejki są co rok. Ja miałam dwa. Ten ładnie pachnie. Ja miałam dwa, które były, wiecie, takie bardziej ziołowe. Może nie były złe,
ale nie do końca dla mnie, nie do końca mi ten zapach odpowiadał. Natomiast ten jest bardzo przyjemny. Nie obawiajcie się tej róży, ponieważ nie czuć tu jej jakoś tak, wiecie, mocno. Ona po prostu łagodzi zapach jakiejś takiej ziołowości. Troszeczkę czuć jakby bardzo przyjemny zapach. Myślę, że będę używała. To też jest, słuchajcie, pełnowymiarowy produkt. On ma 10 ml i one normalnie możecie kupić je albo w zestawach po 3, albo pojedynczo w kartoniku. No tutaj kartoniku tego oryginalnego nie ma. Koszt to, oryginalna cena to jest 9 funtów, a euro 11,50. Czwóreczka i w czwóreczce kocha. A, pudełeczka też, słuchajcie, są ozdobione różnymi takimi świątecznymi obrazkami. Tutaj mamy... Tu, kochani, mamy z Dr. Organic serum pod oczy. Jest to bezzapachowe, aksamitne serum, które ma ujędrniać i wygładzać skórę wokół oczu. Jest nasycone wodorostami i ekstraktami morskimi. Ma to pomagać zmniejszyć widoczność drobnych linii, zmarszczek i skóra ma być bardziej gładka i, wiecie, firm napięta. 15 ml i jest to produkt pełnowymiarowy. Taki mały słoiczek, zielonkawy kolor, no bo jak to mają być algi i wyciągi morskie. Także jestem bardzo ciekawa. Ja z Dr. Organic mam takie trochę hate love, może nawet nie hate love, tak naprawdę większość produktów, które używałam Dr. Organic, średnio się mnie sprawdzały. Nie były złe, ale nie robiły też niczego nadzwyczajnego, tak żebym chciała do nich wrócić. Także jestem bardzo ciekawa tego serum. Podobnież jest bardzo lekkie i u wielu osób się sprawdza. Tak, piątkę mamy tam daleko. Takie nie za wielkie to pudełeczko, słuchajcie. I tutaj mamy markę Q&A. I mamy tutaj body lotion, czyli balsam, no takie mleczko do ciała, które jest z ceramidami i zapach to mają być słodkie migdały i pistacje. Więc ja będę oczywiście kalendarz otwierać w grudniu sobie jeszcze raz, ale ja już muszę przetestować ten zapach. Bardzo przyjemne, leciutkie, ale fajnie nawilża, no. Powiem Wam szczerze, że naprawdę czuć od razu po posmarowaniu taką nawilżenie. Bardzo przyjemny, słodki zapach. Aczkolwiek myślę, że dla niektórych mógłby być lekko mdlący, ale bardzo przyjemny. Mnie osobiście odpowiada. Ja lubię markę Q&A, ich produkty u mnie się sprawdzają. Z tym, że tutaj mamy tylko 50 ml, czyli jest to taki travel size, bym powiedziała. Taka bardziej deluxe size, ciężko powiedzieć, co to ma być. Ten balsam jest niby wart tylko 2 funty, 2,60 euro, tylko 10 zł. Bogaty w witaminę E i K oraz napakowany innymi składnikami, jak właśnie ceramidy z ananasa, gliceryna, skwalan dla głębokiego nawilżenia i zmiękczenia skóry. No muszę Wam powiedzieć, że szybciutko się wchłania, ale zostawia takie, no czuć cały czas. Jest bardzo przyjemny, także ja ubolewam, że to nie jest pełnowymiarowy produkt. Niestety. I nasze mikołajki. I w mikołajki, kochani, mamy tutaj olejek oczyszczający do twarzy z witaminą C, 100 ml. Olejek podobnież jest świetny, nie używałam go nigdy, ale słyszałam bardzo dobre opinie. I ten olej, kochani, też nie jest pełnowymiarowy. Jest wart 7 funtów, czyli około 35 zł. Jest to formuła, która zmienia olejek w taką mleczną teksturę, aby zmyć make-up, usunąć jakieś tam codzienne, wiecie, zabrudzenia, usunąć również SPF z naszej skóry, pozostawić skórę czystą i jaśniejszą. Jest to miks 6 olejków i rozjaśniającej witaminy C. Pachnie cytryną, pomarańczą. Czymś takim, taki bardzo cytrusowy zapach, bym powiedziała. Jestem bardzo go ciekawa, także super, super. Do zmywania makijażu, wszelkie olejki, wszelkie takie właśnie balsamy, uwielbiam. Tutaj mamy siódemeczkę. I w siódemce mamy malutkie opakowanko, 50 ml i jest to ocet do twarzy. Ten ocet do twarzy wydaje mi się, że był już kiedyś w kalendarzu Holland & Barrett. I ja byłam bardzo zdziwiona, jak to ocet do twarzy, wiecie, do skóry. Ale użyłam tego i muszę Wam powiedzieć, że to była bardzo fajna rzecz. Bardzo skóra była przyjemna po tym, bardzo takie odświeżające, fajnie tonizujące. Więc ja się z tego produktu cieszę. Szkoda, że tylko 50 ml, ale naprawdę jestem zadowolona. To bardzo fajnie się sprawdzało. A co ciekawe,
wartość tego to jest 7 funtów, czyli około 35 zł. Także ja jestem zadowolona z tego. Ja wiem, że to jest niewiele, ale naprawdę produkt jest wart przetestowania i nie śmierdzi żadnym octem, także nie musicie się tego obawiać. Także ja jestem zadowolona. Ósemeczka nie za duża. Zobaczmy, co tam jest. Ta marka również pojawia się zawsze w kalendarzu adwentowym z Holland & Barrett, jest to Evolve. Oni mają dosyć drogie te kosmetyki. Ja od nich używałam dwie peelingu i maseczki. Szczerze mówiąc, nic nie zrobiło na mnie wrażenia. Uważam, że cena była kompletnie nieadekwatna do tego, co tam jest. Tutaj mamy multipeptydowy krem 360, przeciwstarzeniowy, do suchej skóry, właśnie z peptydami i organicznym czymś tam. W ogóle nie wiem, co to jest, także wybaczcie. I co my tutaj mamy? Ta wartość tej pojemności, 30 ml, to jest niby 16 funtów, dlatego że pełny wymiar, czyli 60 ml, kosztuje około 30 paru funtów. O tym kremie jest tak naprawdę mało to napisane sensownych rzeczy. Jest napisane, że ma wspierać naszą skórę na każdym etapie życia i działania. Ma wspierać to, abyśmy się tak szybko nie starzeli. Jest napakowany wszelkiego rodzaju dobrymi, zielonymi składnikami, aby poprawiać naszą właśnie skórę i ulepszać naszą skórę. Ma dawać intensywne nawilżenie do suchej skóry i normalnej oraz starzejącej się. Generalnie peptydy zawsze się sprawdzają, peptydy są potrzebne naszej skórze, także ja jestem bardzo ciekawa tego kremu. Z kremu się akurat cieszę. Mam nadzieję, że się u mnie sprawdzi. Tutaj mamy dziewiąteczkę, taką wąską, ciekawe, czy to jest. I tutaj, kochani, mamy serum do twarzy. Jest to pełnowymiarowy produkt. Według tego, co jest napisane, to wartość tego serum do twarzy to jest 20 funtów. I ma być to serum wyjątkowo łagodne, lekkie, zaprojektowane, aby przywrócić równowagę i ukoić suchą skórę. Zawiera 7 wyjątkowych składników, które wspierają i wzbogacają Twoją skórę. 7 składników, które nie wiadomo co jest. Na pewno jest tutaj kwas hialuronowy. Ma być też odpowiedni dla osób, które mają egzemę, jakieś tam, wiecie, te zaczerwienienia na skórze i tak dalej, i tak dalej. Także to brzmi bardzo obiecująco. Mamy tu glicerynę, nacniamid, Epsom salt, inulinę, oczywiście kwas hialuronowy, rosehip oil. Także jest rzeczywiście tutaj kilka składników. Cały skład jest bardzo naturalny. Serum wygląda w ten sposób. Buteleczka jest szklana, także to jest na ogromny plus. Mamy dziesiątkę. O, dziesiątka jest taka cięższa. Jelonkiem! Ja lubię jelonki, reniferki. Tak, hopla. Ci, co są ze mną, to wiedzą. I tutaj mamy kolejny pełnowymiarowy produkt. I jest to krem do twarzy Vita Skin z witaminą A, retinoid, carrot seed i lawendowy olejek, 99% naturalny, 100% wegański. Krem jest oczywiście pełnowymiarowy i ja o tym kremie słyszałam same pozytywne opinie. Generalnie retinoid jest jakby pierwszą formą retinoli, ale podobnież on jest właśnie świetny do rozpoczęcia jakby swojej przygody. Ja, przyznaję się, w życiu nie używałam żadnego retinolu, retinoidu w niczym. Także ja jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa tego produktu i myślę, że właśnie od niego zacznę. I mamy tutaj, jest to pełnowymiarowy produkt, 60 ml, wart jest 15 funtów, czyli około 75 zł. Ma być to odmładzający krem na noc, napakowany właśnie retinoidami oraz nasionami z marchwi. Zawiera wysoki poziom witaminy A i witaminy E, który ma pomagać rozjaśniać, poprawiać koloryt skóry, a także redukować widoczność zmarszczek mimicznych oraz po prostu zmarszczek. Także super, dzień numer 10. Uważam, że to jest bardzo, bardzo fajny produkt. 11, słuchajcie, mamy mamonią, ale jest ciężka i zakładam, że tu będzie mydło po prostu. I kolejny jolonek, tylko większy, starszy albo chłopiec. Tak, mamy tutaj kostkę mydła z bardzo popularnej marki White. Oni mają swoje dezodoranty naturalne. W zeszłym roku była miniaturka tego dezodorantu. Taki jak dla mnie średnie, ale generalnie nie był zły jak na naturalne. I tu jest chyba na ten sam zapach. Ale pachnie prześlicznie, ponieważ to jest świeża bawełna i sea salt. Naprawdę zapach jest mega. Jestem bardzo go ciekawa, dlatego że rzeczywiście niektóre te mydła są niezłe. Ja generalnie takich mydeł w kostce nie używam, a używam je do mycia pędzli i gąbeczek na ogół. Chociaż zdarza mi się myć ręce i mam wrażenie, że takie mydła mniej przesuszają dłonie niż te wszystkie żele do mycia rąk. Także nie jest źle, nie będę na to narzekać. 12 jest
większa. Nawet ciężkawa, słuchajcie. O, i w 12 mamy podwójne okienko. I tutaj, kochani, mamy z Fade Nature. Tutaj odżywkę i szampon. To są mniejsze pojemności, ponieważ mają po 100 ml, ale fajnie, że w okienku jest szampon i odżywka, a nie tak jak wiele razy było, że jest osobno. Lawenda i geranium. I wartość jedynego to jest 2,50, czyli całego okienka to będzie 5 funtów. Jeżeli chodzi o odżywkę, to jest to tak jak odpowiednik szamponów, jest z rozmarynem, pokrzywą i rumiankiem, aby wspierać zdrowe włosy i skórę głowy. Jest wzbogacony angielski olejek lawendowy i olejek z geranium, które znane są ze swoich kojących zapachów. Zaraz zobaczymy, czy one są takie kojące, cudowne i fantastyczne, także zaraz powąchamy. Ja czuję głównie geranium, muszę Wam powiedzieć szczerze tutaj. Nie jest złe. Ale czy ja wiem, czy to jest taki wow? Wiecie, może z wodą, kiedy będzie się myło głowę i nałoży się na włosy, odżywka nie jest aż tak bardzo intensywna, to może rzeczywiście to będzie jakoś inaczej. Jestem w każdym razie bardzo ciekawa. 13 mamy Maniunią. Mega lekko. Zaczynam się zastanawiać, co tam jest. I tutaj mamy Dr. Popol. I to jest, kochani, ta mniejsza wersja. Są dwie wersje tego, więc to generalnie jest pełnowymiarowy produkt, ale ta jego mniejsza wersja. I tutaj mamy 8 ml. Generalnie ja nie przepadam za Dr. Popol. Większość ich produktów jest coś, ma taką konsystencję trochę wazeliny i śmierdzi mi taką wazeliną. Natomiast ten podobnież nie jest jak wazelina. Rzeczywiście widzę, że ta konsystencja jest taka bardziej jakby tłusta, żelowa. Zapach jest ten sam, którego ja nie lubię. Dla mnie to jest taki plastikowo-wazelinowy zapach. No nie znoszę tego zapachu. Ale rzeczywiście formuła jest całkowicie inna niż tego żółtego czy tego brązowego. Także szczerze mówiąc przetestuję ten sobie, bo jestem bardzo ciekawa. Ma być bardzo mocno nawilżające. Wartość tego popołu to jest 4,95, czyli około 5 funtów, około 25 zł. I ma być tutaj papaya fruit, aloe vera i oliwa z oliwek z kwasem hialuronowym dla maksymalnego nawilżenia. Przetestuję, zobaczymy. Może moja opinia na temat Dr. Popol się poprawi. 14 mamy tutaj. 14 jest ciężka i większa. I ja wiem, co tam jest. I jest to coś, co bym lubiła, ale nie lubię. Zaraz się dowiecie dlaczego. Mamy tutaj pełnowymiarowy, duży żel pod prysznic Fade Nature. 400 ml, także super. Tylko ten żel pod prysznic, kochani, jest miętowy. Jest o zapachu mięty. A ja nie przepadam za zapachem mięty. Są produkty, w których to jest ok, ale większość produktów mi nie odpowiada. Nie lubię zapachu mięty. No i tu jest taka typowa mięta, że nie dla mnie. I dla mnie to jednak był bardzo zły wybór, bo z tego co wiem, większość osób nie lubi zapachu miętowego w produktach do kąpieli. Lubią w innych produktach, ale niekoniecznie w produkcie do kąpieli i uważam, że tutaj nawet ta lawenda i geranium, czy coś tam było, czy ten rozmaryn, lepiej by to się sprawdziło niż ta mięta, także ubolewam nad tym, bo wiem, że ja tego nie będę używać. 15 mamy tutaj, też jest większe, ale chyba wiem, co tam będzie. Tak. I ten żel pod prysznic kosztuje, kochani, 5,99. Natomiast w kolejnym, w 15, mamy Ecodente. Jest to czarna pasta z cynamonem, wywielająca. I mamy tutaj również cinnamon flavor. Oczywiście czarna jest od węgla. Ja bardzo się cieszę z tego produktu. Ja wiem, że to może dziwnie brzmieć, ale ja mówię to co rok. Ja uwielbiam pasty z Ecodente. I poznałam pasty z Ecodente dzięki kalendarzowi Holland & Barrett. Najbardziej lubię kokosową. Ona jest z olejem kokosowym, może tak. Ona ma, jest miętowa, natomiast zawiera olej kokosowy. Uważam, że jest najlepsza i do niej wracam i ja ją sama systematycznie kupuję. Natomiast tutaj jest właśnie ta czarna z cynamonem i ona ma smak cynamonu mieć. Także kto wie, może się przewrzucę na cynamonową pastę do zębów. Co roku są te pasty, co roku ja się z nich cieszę. Uważam, że to jest fajna pasta. I Ecodente ma generalnie fajne te pasty, jest kilka rodzajów. Pasta ta kosztuje 5,45, więc te pasty nie są najtańsze, około 25 zł, ale można je trafić w promocjach, albo na przykład są dwie w cenie jednej.
i zawsze wtedy robię sobie zaopatrzenie i kupuję wtedy więcej, bo ja naprawdę używam tylko tych past. 16 też jest taka większa, ale nie jest zbyt ciężka. Patrz, jakiego słodkiego mysia tu mamy. Mamy też Soul Eco. Mamy tutaj rzecz, która pojawia się w każdym kalendarzu. Nieważne, czy to jest kalendarz za 45 funtów, czy kalendarz za 250 funtów. Mamy opaski na rękę, które są właśnie, wiecie, jak się mycie, żeby Wam nie ściekało. W ostatnim kalendarzu z Glossy Bugs też Wam pokazywałam opaski. O, widzę, że te mają taką samą strukturę jak tamte. O Jezus, ale te się strasznie sypią. Tamte się tak nie sypały. No, te się strasznie sypią. Te są białe, więc super. Powiem tak. Jeżeli ktoś ma kilka kalendarzy adwentowych i z każdego kalendarza wyciągnie takie opaski, to się może nieźle wkurzyć. Generalnie ja mam jedne w domu, takie, wiecie, które zamawiałam gdzieś tam na jakiejś chińskiej stronce. Nie lubię ich, są bardzo wąskie i w ogóle wody nie wchłaniają, więc ja ich nie używam. Więc fajnie, że są z Glossy Box. Jedne będę miała i te będę miała drugie. No bo wiecie, jak one się zaleją, to one muszą wyschnąć. Więc ja nie będę na to narzekać, ale jest to śmieszne, bo ten rok naprawdę to jest rok pod znakiem opasek. Soul Eco bandy kosztują 5,99 Ultra Soft Cotton Loop. Okej, 17 jest. Tu jest dopiero lekko. Tam w ogóle coś jest? Jest w ogóle lekko? Jest. Jest. No i mamy zapychacz. Wiecie, te opaski można nazwać zapychaczem, to do skóry głowy można nazwać zapychaczem, ale to są rzeczy, które się przydadzą. Natomiast tutaj mamy dwupak eco-friendly tych płatków. Nie wiem, jakie one są eco-friendly, dlatego że to chyba jest poliester, dlatego że jest ten taki misio. Natomiast ten materiał po prostu powoduje to, że jak to zmiękczy, wiecie, nalejcie na to wody, możecie tym zmyć makijaż. Natomiast, wiecie, po pierwsze dwa te płatki, to tak kiepsko. No i uważam to za zapychacz. Nie uważam, żeby to było coś fajnego, chociaż może, no nie wiem, do czegoś mi się to przyda. No to jest zapychacz. Jestem na nie. Te płatki są niby warte 8 funtów. 8 funtów za dwa płatki. Skomentujcie to sami, bo mnie zabrakło słów. 18 mamy, słuchajcie, tutaj większą, także zaraz zobaczymy. I tutaj, kochani, mamy Sukin. Ja tą markę lubię, ona się bardzo dobrze u mnie sprawdza. I tu mamy skrab do skóry głowy. Jest to 200 ml, jest to pełnowymiarowy produkt, bez parabenów, bez silikonów. Ja ten produkt znam. Mam go u siebie w domu, używam go. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. U mnie się bardzo fajnie sprawdza. On ma zapach miętowy. Tak, ja nawet czuję to przez stópkę, ale ten zapach miętowy jest bardzo delikatny. I muszę Wam powiedzieć, że on jest z czymś tak zmieszany, że rzeczywiście jest przyjemny. Tak jak ten żel pod prysznic, to jest taka mięta, której ja nie lubię, tak ten jest taki słodki, przyjemny, delikatny. Mamy tutaj właśnie peppermint, mamy tutaj jakiś ekstrakt z bambusa, z sezamu, witaminę E, soybean, ginger. Naprawdę to jest bardzo, bardzo fajny produkt. Bardzo Wam polecam, ja jestem zadowolona, mam jeszcze u siebie, ale na pewno mi się przyda, dlatego że nie będę musiała już go kupować. I kwota to jest 8,95 funtów, 11,49 euro, czyli około 45 zł, troszkę mniej. 19 mamy tutaj. I w 19 mamy coś z Weledy. Owszem, pojawia się również co roku Weleda. W zeszłym roku mieliśmy balsam, a teraz mamy balsam do mycia twarzy na bazie olejków. Niby jest bogata w organiczne olejki. Tutaj jest sunflower oil, botaniczne ekstrakty. Na przykład jest kalendula, jest rumianek. Tutaj 75 ml. Jest to w takiej tubeczce. Także spoko. Ja jestem zadowolona. Na pewno się przyda. Nigdy żeli do mycia twarzy za dużo. Jest warta 12,95 i to jest chyba produkt pełnowymiarowy. Też ma mieć niby tą olejo-mleczną formułę i zmywać cały makijaż. Także to jest na plus. Co prawda mamy tutaj dwa produkty do mycia twarzy, ale ja nie będę narzekała. One zawsze się przydają i się używa zawsze dużo. I kochani, zostało nam tylko kilka dni. Tutaj mamy już 20 i w 20 mamy małą świeczuszkę i to jest Niaroma. Nie znam tej marki. No zapach taki
No taki mocno nie taki jak dla mnie, chyba że jak się rozpuści, to będzie bardziej pachniało. Nie ma tu w ogóle żadnej ceny przy tym podanej, to ma 50 gram i to jest niby relaksująca świeczka lawendowa. No to jest taki produkt, który jest też w pewien sposób zapychaczem, skoro nawet nie ma swojej jak gdyby wartości. I uważam, że ta świeczka nie byłaby złym pomysłem, broń Boże, gdyby to był na przykład dodatek do czegoś, tak? Czyli na przykład tak jak był ten olejek, który miał być, wiecie, zapachowy, ten relaksujący i na przykład świeczka do tego. Wtedy by to fajnie było, a nie, że ta świeczka jest osobno. Więc uznaję to też za pewien rodzaj zapychacza. Spore to 21. Okej. Okay. I tutaj wiem, co jest. Tutaj jest sól do kąpieli. I to są takie małe sole. One mają, kochani, 250 gram. Ja mam tutaj akurat sól himalajską, natomiast generalnie z tych soli można było dostać trzy różne. Jedną z trzech, o może tak. I były tutaj albo właśnie ta himalajska, albo z płatkami magnezowymi, albo sól z Morza Martwego. Osobiście i prywatnie uważam, że trafiła mi się najgorsza ta sól. Nie jestem jakoś nią zachwycona, bo chętnie bym przetestowała właśnie albo tą z Morza Martwego, albo z tymi płatkami magnezowymi. No ale jest jak jest, trzeba przyjąć na barek. Numerek 22 mamy zaraz obok. Jest taki naprawdę cieniutki, ale nie jest lekki. I tutaj, kochani, co my tu mamy? Tutaj mamy Etik i to jest zestaw i te zestawy pojawiają się co rok. Z tym, że poprzednie zestawy to była odżywka do włosów, chyba peeling do włosów i szampon do włosów. To jest w kostkach. Tutaj w tym roku mamy body care, cleanser do ciała soap free, mamy tutaj peeling do ciała i mamy miniaturkę dezodorantu. One mają taki kształt serduszek i to jest lime and lemongrass, lime and ginger. No zapach jest jak dla mnie nie do przejścia, ja go nie lubię, nie będę tego używać, dlatego ja, kochani, tego nie otwieram, ja puszczę to dalej w świat, dlatego że ja się z tym po prostu nie lubię. Nie lubię się, ja tego nie jestem w stanie nawet używać do mycia pędzli, natomiast jest to jakby pełnowymiarowy produkt, dlatego że właśnie istnieją normalnie do kupienia takie zestawy, które możecie, gdzie możecie poznać właśnie te kosmetyki i ten zestaw jest wart 8,50, czyli ponad 40 zł. 23 takie nie za dużo. Okej, okay, wiem co tam będzie. O, mamy już Mikołaja, słuchajcie, Irenie. Wiem co tam będzie i są to tabletki. W zeszłym roku to był chyba kwas hialuronowy czy kolagen, nie pamiętam, natomiast w tym roku mamy biotynę, a biotyna ma wspomagać nasze włosy. Tableteczki są takie malutkie, mamy tutaj 120 tabletek, bierzemy jedną dziennie, czyli tak naprawdę mamy tutaj zapas na 4 miesiące, tak? 30 dni mniej więcej jest miesiąc, czyli mamy na 4 miesiące zapas. Kosztują 6,99, czyli jakieś 35 zł. Także ja na pewno skorzystam, bo moje włosy strasznie się osłabiły, więc potrzebują wzmocnienia, także na pewno będę brała. Ja nie twierdzą, że biotyna działa i nie twierdzą, że biotyna nie działa. Mnie się wydaje, jak kiedyś brałam biotynę, troszeczkę pomagało, więc ja będę wierzyła, że działa. Kochani, okienku 24 z Mikołajem, który już nam wchodzi przez komin. I w 24 tutaj mamy nie za wielki produkt, ale jest to kolejne serum, a w sumie to jest olejek z retinalem. Jest 20 ml tego olejku, olejek jest pełnowymiarowy i kochani, ten olejek kosztuje 35 funtów, 150, jakieś 175 zł i jest z retinalem. I tak jak mówiłam, kalendarz cały kosztuje 45 funtów, a sam olejek kosztuje 35, także no widzicie, się opłaca jednak ten kalendarz. I to jest olejek na noc, który ma właśnie pomagać w regeneracji skóry, w regeneracji komórek. Właśnie wtedy, kiedy śpimy, ma redukować widoczność porów, pigmentację, zmarszczki mimiczne i wspierać napięcie skóry. Jestem bardzo ciekawa, jeżeli ktoś używał, koniecznie dajcie znać. I kochani, mamy ostatnie okienko, 25, czyli pierwszy dzień świąt. Tu Mikołaj już rozkłada prezenty, także taka trochę historia powstaje z tych wszystkich pudełeczek. Jest bardzo lekkie i ja wiem, co jest w tym pudełku.
I szczerze mówiąc, ja nie wiem, co ja mam myśleć o tym, bo 25 spodziewamy się na ogół najlepszej rzeczy. Tutaj mamy olejek z Trilogy, fajnie. Jest to olejek różany, rosehip oil, organiczny, ekstra, zachwycona jestem. Tylko ten olejek, kochani, ma 5 ml. 5 ml! Ja wiem, że olejku nie używa się nie wiadomo ile, ale no nie przesadzajmy, bo dla mnie to wygląda jak darmowa po prostu próbka. Mamy używać 2-3 krople do masażu twarzy i ciała rano i wieczorem. Jest to czysty cold pressed rosehip oil właśnie na wszelkiego, na przykład na stretch mark, na wszelkiego rodzaju blizny, zmarszczki i tak dalej, i tak dalej. 100% właśnie oryginalny olejek. I nie powiem Wam, ile on jest wart. Tu Wam napiszę, dlatego że mnie iPad padł i nie mogę zobaczyć na stronie. Natomiast no troszkę mało te 5 ml. Powinno być chociaż 10. Nie wiem, jaki jest pełnowymiarowy. Tutaj wszystkie informacje dam. 25 okienek. Myślę, że jak za 45 funtów, to zawartość tego kalendarza jest naprawdę fajna. Mamy kilka ciekawych kremów. Mamy serum, mamy olejki do twarzy, mamy olejki do zmywania twarzy, są szampony, jest żel, jest to, jest tamto, nawet jest pasta do zębów. Także myślę, że całkiem niezły ten zestaw, pomimo kilku rzeczy, na które ja narzekałam. Nawet zapychacze nie są takie złe, bo szczerze mówiąc, o ile rzeczywiście te waciki na przykład, no nie są dla mnie, bo ja ich po prostu nie lubię, ale jeżeli ktoś takich używa, to myślę, że dla niego to jest super. Niby opaski na ręce pojawiają się w każdym kalendarzu, ale jeżeli ktoś nie ma, to mu się to przyda i ja, pomimo że mam, to mnie też to się przyda, więc dla mnie super. Ten masażer do głowy super. Także muszę Wam powiedzieć, że ten kalendarz naprawdę nie jest zły. Wartość też ma całkiem niezłą. Fajnie, że wartość jest zrobiona, wiecie, na przykład serum do twarzy, pełnowymiarowym kremem, olejkiem do twarzy, który nie jest najtańszy. Takimi rzeczami, które rzeczywiście są wartościowe, a nie jakimiś zapychaczami, czy czymś, co ma zawyżoną po prostu cenę. Więc myślę, że ten kalendarz jest naprawdę wart kupienia. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to musicie się pośpieszyć i zamówić, bo te kalendarze dosyć szybko znikają, a rozeszło się, że jest, ma niezłą zawartość, więc ludzie są mocno zainteresowani tymi kalendarzami. O ile dobrze wiem, kalendarz nie jest wysyłany do Polski niestety. Oni to później pozmieniali i chyba już nie jest wysyłany do Polski. Możecie go kupić chyba w Irlandii, możecie go kupić w UK. Ja Wam powiem szczerze, że możecie go kupić w Korei, możecie go kupić chyba też w Emiratach Arabskich. Możecie go kupić w wielu miejscach, ale o ile wiem, nie jest niestety wysyłany do Polski. Więc warto by było kogoś poprosić albo ściągnąć go gdzieś, gdzie no można i jakoś to przesłać. Ja niestety nie jestem Wam w stanie w tym pomóc. Zapraszam Was na stronę, tam musicie doczytać, możecie tam dopytać. Koniecznie dajcie znać, czy już kupiliście jakiś kalendarz adwentowy. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzu, czy już, czy jeszcze, czy może w ogóle o tym jeszcze nie myślicie. I jeszcze daleko, daleko Wam do zakupów kalendarzy adwentowych. Także ja jestem bardzo ciekawa. My widzimy się w sekcji komentarzy. Będzie mi oczywiście miło, że zostawicie łapkę, zostawicie subskrypcję. A ja teraz już kończę, bo strasznie długi ten filmik. A my, kochani, widzimy się już 7 października z super fajnym kalendarzem adwentowym, który będzie miał wysyłkę do Polski. Ma generalnie światową wysyłkę, także koniecznie musicie być ze mną. A teraz Was już mocno, mocno ściskam, przesyłam moc buziaków, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już niedługo.